Dzień dobry, program Kontrapunkt. Moimi gośćmi są dzisiaj radni miasta Nowego Sącza, Michał Kądziołka. Witam, dzień dobry. I Grzegorz Szwecko. Witam panu, witam państwa. Panowie, wszystko wskazuje na to, że po deklaracji prezesa partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego będziecie zobligowani do obniżenia pensji prezydentowi miasta i jego zastępcom. Czy według panów to słuszna droga? Jesteśmy w Nowym Sączu, więc wypowiem się na temat samorządu w Nowym Sączu. W przypadku prezydentów Nowego Sącza słuszna droga. Ja już wiele lat, to nie jest tak, że dzisiaj przed wyborami, ale 4 lata temu więcej powtarzałem, że nasz prezydent często pracuje tak zwany na pół etatu. Wydaje mi się, że mógłby więcej wykorzystać potencjał samorządu miasta Nowego Sącza, mógłby wykorzystać potencjał środków zewnętrznych. Wiele rzeczy kuleje w Nowym Sączu, wiele rzeczy jest z opóźnieniem, więc naszemu prezydentowi akurat by się to, można powiedzieć, należało. Natomiast bądźmy szczerzy, to jest taka zasłona dymna. Tak naprawdę to jest pokłosie tego, że no ministrowie sami sobie czy między sobą wymieniali się gratyfikacjami bardzo pokaźnymi z punktu widzenia przeciętnego człowieka, no bo tam dochodziło do 70 tysięcy rocznie, to jest około 6 powiedzmy premia 6 tysięcy miesięcznie, no to jest niewyobrażalne dla przeciętnego człowieka i wydaje mi się, że to jest taki gest polityczny, aczkolwiek samo obniżanie dla obniżania, żeby się przypodobać wyborcom, jest ryzykowne, żeby nie doprowadzić do tego, że ktoś, kto będzie na przykład zdolny, albo nie będzie chciał podejmować tego typu wyzwań, albo nie będzie patrzył na to, że może zarobić i godnie utrzymać rodzinę, tylko będzie w cudzysłowie na boku jeszcze kombinował, bo pamiętamy też afery z samolotami, z rozliczeniem samolotów, z paliwem. Widać, że czy jak rozumiem, generalnie parlamentarzyści też w cudzysłowie kombinowali, żeby dorobić na boku. Ale pan jest za tym, żeby obniżyć, tak już? W Nowym Sączu jak najbardziej, bo nie jestem zadowolony z naszego prezydenta. Pan Michał Kąciołka? Ja powiem tak, jest to na razie zapowiedź pana prezesa Kaczyńskiego, zapowiedź propozycji, jaką ma rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość wystąpić na forum sejmowym, Natomiast powiem w ten sposób. Nasz pan prezydent Ryszard Nowak, podejrzewam, że nie będzie jakoś zdziwiony, jeżeli nawet jego uposażenie byłoby mniejsze, dlatego że przypomnę, i to na pewno pan kolega radny pamięta, że przez bardzo długi okres czasu pan prezydent Ryszard Nowak był jednym z najmniej zarabiających włodarzy w naszym powiecie nowosądeckim, bo zdarzało się, że wójt jakiejś gminy z terenu powiatu zarabiał więcej niż prezydent 80-tysięcznego miasta i nawet zastępcy pana prezydenta. Czyli jak rozumiem, pan podniesie rękę za tym, żeby obniżyć. Na razie czekam na tą propozycję dokładnie, jeżeli będziemy na ten temat procedować, będzie ta propozycja konkretna, jeżeli w Warszawie będą poszczególne rozstrzygnięcia, bo uważam, że powinniśmy najpierw zobaczyć, jak to będzie w skali kraju rozwiązane i wtedy będziemy mówić o Nowym Sączu. 4 lata temu Rada Miasta podniosła prezydentowi pensję o 1194 zł brutto. Pan podnosił rękę za tym podniesieniem, tak? Tak, podnosiłem rękę za tym podniesieniem. Pan Grzegorz? Też poparłem to. To teraz jak te deklaracje stoją w parze z tą decyzją, którą podjęliście 4 lata temu? Tego typu podwyżka też wynika z tak zwanego stażowego, tak? Czyli, bo tutaj pamiętajmy o tym, że pan prezydent jest, to jest może relikt przeszłości, ale jednak jest urzędnikiem, w związku z tym również należy się mu wysługa lat i tak dalej. To w normalnych firmach, powiedzmy na prawie handlowym, to w zasadzie nie funkcjonuje tego typu benefity, no ale tutaj tak jest i to też braliśmy pod uwagę. To tak uczciwie, ale jeszcze raz powtarzam, problem jest taki, że wydaje mi się, że najlepiej by było prezydentowi inaczej rozliczać zadań, które się zobowiążą na przykład w kampanii wyborczej, a potem na zasadzie premii wykonałem zadanie pod tytułem most, będzie dodatkowy pieniądz i tak dalej. Wtedy mieszkańcy by wiedzieli, za co płacą swoim ludziom, których wynajęli, którzy to są prezydenci po prostu. Pan tak? Michał Kądziołka, warto było wtedy podnieść pensję prezydentowi, żeby ją teraz obniżać? To tylko potwierdza to, co powiedziałem wcześniej, że pan prezydent Ryszard Nowak zarabiał stosunkowo mało w stosunku do innych włodarzy i ja uważam, że prezydent takiego miasta jak Nowy Sącz, 80-tysięcznego ponad, powinien zarabiać określoną kwotę, która będzie wprost proporcjonalna do zajmowanego stanowiska, dlatego że odpowiedzialność pana prezydenta, jaką bardzo, bardzo często podnosi jednoosobowo, jest duża, więc i tak uważam, że w skali... uważa pan, że ta to decyzja jest odpowiedzialna rola? Tak, jest odpowiedzialna rola i ta decyzja wtedy uważam była słuszna, tym bardziej, że prezydent Nowego Sącza, porównując innych włodarzy, wcale nie zarabia. No to w takim wypadku, jeżeli to jest odpowiedzialna rola, to po co obniżać tą pensję? Czy może to po prostu trzeba powiedzieć wprost, by prezes Kaczyński postąpił populistycznie, tak, żeby wybrnąć z tego kryzysu wizerunkowego. Nie dość, że kazał oddać te, w cudzysłowie, premie, nagrody, ale też pojechał po posłach, po samorządowcach. Być może, jeżeli samorządowcy podejmują bardzo ważne decyzje dla
wielu mieszkańców, które wiążą się z odpowiedzialnością, no to być może nie trzeba obniżać tych pensji. Możemy popatrzeć troszeczkę wstecz. To nie jest problem tylko i wyłącznie tego rządu, ale i rządów poprzednich. Nie mam tu też na myśli premii, ale również ja uważam i cały czas wszędzie to mówiłem, że bardzo często zbyt wysokie są również pensje w spółkach Skarbu Państwa. I zawsze jakaś ekipa, która dochodziła do władzy, no niestety ich grzechem było to, że była część osób, która była wynagradzana dużo, dużo ponad przeciętność. I uważam, że rzeczywiście teraz ten ruch po błędach wielu rządów, ja tu nie mówię, że to jest błąd tylko i wyłącznie tego rządu, ta decyzja i ta propozycja uważam, że jest warta rozważenia, abyśmy wreszcie zracjonalizowali wydatki, zracjonalizowali te właśnie pensje, tak aby przeciętny Kowalski, który musi pracować bardzo ciężko, bardzo długo, niekiedy nawet, bo dzisiaj mamy też do czynienia z takim eurosierotyzmem, kiedy dziecko jest na przykład w domu tylko z mamą, bo tata pracuje za granicą, prawda, żeby oni nie czuli się pokrzywdzeni, że oni muszą wyjeżdżać, emigrować za pracą, a ktoś zostaje dzisiaj tutaj i często pracując parę dni czy parę miesięcy potrafi się dorobić tego, czego zwykły Kowalski nie dorobi się. Panie Rodnie, ale politycy pana ugrupowania teraz też zasiadają w tych spółkach Skarbu Państwa i ich pensje odprawy sięgają set, a nawet milionów złotych. To są na przykład ktoś zarabia milion złotych rocznie. To są w ogóle pieniądze nie do wyobrażenia dla przeciętnego Kowalskiego. Ja dlatego powiedziałem, panie redaktorze, musimy popatrzeć wstecz. Ja się bardzo cieszę, że wreszcie ktoś ten temat podniósł, żeby na temat wynagrodzeń porozmawiać i uważam, że tutaj, mówiąc obiektywnie, każdy rząd, każdy polityk, który rządził od 90 roku po transformacji gospodarczej, bo do tego okresu staram się odnosić, bowiem ja się urodziłem w 88 roku, każdy powinien uderzyć się w pierś, bo uważam, że tego typu rozwiązania powinny zostać podjęte dużo wcześniej. Jeśli można, tutaj widzę, że przez pana przewodniczącego przemawia doświadczenie życiowe, bo bądźmy szczerzy, teraz mówimy o tych rządach poprzednika, a pan akurat Kądziołka z doświadczenia, również poprzednik partycypował we władzy, przecież pańskie ugrupowanie było w rządzie. I myślę, że pan ma tu duże doświadczenie, mógłby pan nam dużo powiedzieć o synekurach, nazwijmy to, bo przecież jednak jak się działa w partii, to można wiele dostrzec i też krytycznie podchodzić do tego nawet swojej partii, na tym polega sztuka, więc mam nadzieję, że w ten sposób pan patrzy, bo historia akurat tak się składa, że pan był i w poprzednim rządzie, jak gdyby w partii no, nie, no, i w obecnym. Nie, no, no tak, ale w partii, która tworzyła rząd, no panie przewodniczący, to są fakty. Ale jeszcze jedna rzecz, gdyby nie chodziło o populizm, to ja bym panu prezesowi doradził, bo myślę, że nigdy nie zawadzi, jak ktoś taki skromny jak ja mądrzejszemu doradzi. Natomiast proszę zobaczyć w Nowym Sączu. Mieliśmy takie stanowiska historyczne typu pełnomocnicy, doradcy. Oni, ma się to skończyć. Oni, ale momencik właśnie, ale oni mieli się zająć konkretnymi sprawami. Dość, że tych konkretnych spraw nie zrealizowali, to miesiąc w miesiąc i to... Panie przewodniczący, no zdziwię się, że pan tutaj z tą nową świeżością nowej partii, w której pan funkcjonuje w tej chwili, też tego nie widzi jako przewodniczący Rady Miasta, że można by było tutaj coś podziałać, bo tak naprawdę tu są stosunkowo wysokie wynagrodzenia do naprawdę efektów miernych i to bądźmy szczerzy. I tu musimy się, panie przewodniczący, uderzyć we własną pierś, bo my na to mamy wpływ, bo na globalną politykę my nie mamy, oczywiście tylko przy urnie, jak na razie ewentualnie poprzez wpływ na swoich kolegów partyjnych, którzy nas reprezentują wyżej, ale to jest jednak mało. Natomiast tu jako radni no możemy poprzez interpelacje zadawać pytania panu prezydentowi tak naprawdę, i zresztą co opozycja czyni w Nowym Sączu, że są stanowiska, panie redaktorze, i to nie chodzi o urzędników, tylko są stanowiska tak zwane polityczne z nominacji, z których nie ma korzyści miasto z tego, ale niech będą te stanowiska, tylko nie mamy korzyści, nie mamy pozyskiwanych środków, radny Kądziołka. Więc na sztukę wydatki radny to Kądziołka teraz. Muszę się odnieść, oczywiście ja nigdy się nie wypierałem i nie będę wypierał, że należałem do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Do dzisiaj mam tam wielu przyjaciół, z którymi utrzymuję kontakt, natomiast panie radny, co do jakichś eksponowanych stanowisk, czy mówienia mi, że ja miałem jakieś apanaże, czy... Ale wiedzę, owszem, ale jeżeli chodzi o jakieś apanaże, to mogę państwu śmiało powiedzieć, bowiem odkąd jestem radnym, moje oświadczenie majątkowe jest publikowane w internecie, można sobie sprawdzić również jak każdego radnego, również wtedy, jak u władzy była partia, w której wtedy byłem, jakie ja miałem wynagrodzenie, jak to wyglądało i na pewno nie miałem z tego tytułu żadnych korzyści, nie można to sobie wiedzieć, zobaczyć. Gdyby, o wiedzę. Gdyby doszło do takiego projektu uchwały, że rzeczywiście posłowie podejmą decyzję, obniżamy sobie pensje, obniżamy samorządowcom, czy
Głosujecie nad tym, żeby obniżyć prezydentowi, jego zastępcom? Czy w ramach Solidarności jako radni jesteście w stanie na przykład zagłosować za tym, że my też sobie obniżymy na przykład o 20% diety? Oczywiście, że tak. Panie redaktorze, tylko żeby też było sprawiedliwie. Panie redaktorze, tylko a propos zeznań majątkowych. No przecież jeśli popatrzymy, to akurat siedzi przewodniczący, bądź co będzie, żeby było jasne, bo tu wiek nie ma znaczenia. Pan się sam odniósł do tego, że jest młodym człowiekiem, ale ja uważam, dziękuję, że wiek nie ma znaczenia w sensie oceny merytorycznej. No natomiast prawdą jest, że podejrzewam, że pan dietę jako samorządowiec w ratuszu, w Nowym Sączu ma co najmniej drugie tyle wyższą od mojej. No tylko no, dlatego... Tylko nie dlatego, jest pan przewodniczącym no, nie, komisji, ale to nie chodzi, członkiem no, tak, no, dobrze, Rady Miasta. Ale przecież nikt nie pomyślał, żeby opozycję ukonstytuować się razem z opozycją, tak jak to jest w Sejmiku Małopolskim, tak jak to jest nawet w Sejmie, no, prawda? Pan gdzie, Piotrachowicz pomimo, że, niedawno dołączył. No ale to wie pan co, umówmy się, w tej chwili to jest takie partycypowanie na koniec, te ostatnie, ile mamy jeszcze, 9 sesji, to jest taka, powiedzmy, liść figowy, który zakrywa... Czyli tak koniec. Pan jest gotowy obniżyć sobie tą dietę, czy nie? Ale oczywiście, panie redaktorze, ja mam na tyle relatywnie niską dietę w stosunku do kolegi na przykład, że dla mnie te 20% będzie o wiele mniej niż dla pana. Pod najwięcej stracą ci, którzy dużo mają i jestem za. Generalnie ja jestem akurat to stare pokolenie, a propos naszych wieków, prawda, bo jestem kilkanaście lat starszy od kolegi przewodniczącego. Natomiast ja generalnie uważam, że jeśli chodzi, ja nie przyszedłem do polityki, żeby zarabiać, tak? I do samorządu szczególnie, żeby zarabiać. I ja najpierw uporządkowałem sobie moje sprawy zawodowe i życiowe, a dopiero potem poszedłem na radnego. I teraz już kończę. W związku z tym ja mogę korzystać spokojnie, że dieta tak naprawdę mi jest do niczego niepotrzebna. Dobra, poza, czyli pan poza możliwością wyjścia z czasu radny pracy służbowego do pełnienia obowiązków radny samorządowca. Kąciołka. Ja muszę powiedzieć tak, że owszem, radny ma ustaloną jakąś podstawę diety w zależności od funkcji, jaką pełni w Radzie, czy jest wiceprzewodniczącym komisji, przewodniczącym, wiceprzewodniczącym Rady, czy przewodniczącym Rady. To się też wiąże z określonymi obowiązkami, ale też powiem pani radny, że wysokość naszej diety zależy też również od naszej miesięcznej pracy, bo jeżeli radny na przykład nie uczestniczy w posiedzeniach komisji, czy wychodzi wcześniej z posiedzenia Rady Miasta, no to w tym momencie ta dieta jest potrącana odpowiednią ilość pieniędzy, także to zależy... 10% tak, za jedno tak, uczestnictwo, więc dokładnie, panu wiele więcej traci. Więc dokładnie chodzi o to, że my też, żeby tą dietę otrzymać, no to musimy wykazać się określoną ale pracą. Ale czy jest pan gotowy podnieść... Natomiast ja powiem tak, ja również, znając i tutaj na pewno pan Grzegorz, no bo znamy się nie od dzisiaj, prawda, potwierdzi to, bo pan Grzegorz też się wywodzi z takiej rodziny, która jest mocno związana społecznie z Nowym Sączem. Ja też wywodzę się z rodziny społeczników, z Biegonic i z Dąbrówki, można powiedzieć. I ja do polityki też nie szedłem po to, żeby zarabiać pieniądze, prawda? I wcześniej zacząłem pracować w zarządzie osiedla i bardzo się z tego cieszę. I już wtedy, jak dostawałem skromną dietę jako przewodniczący zarządu osiedla Dąbrówka, ja tą dietę przeznaczałem na cele społeczne. I tak samo jest dzisiaj, przeznaczając dietę wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Czyli dla pana to nie ma żadnego... Dla mnie absolutnie to nie ma żadnego... Krótko mówiąc, panie rektorze, krótko mówiąc, im więcej radni dostaną, tym być może więcej się podzielą z innymi. Natomiast, panie przewodniczący, niepotrzebnie pan moje wypowiedzi ogólnie do problemu w samorządzie bierze do siebie, bo to nie jest do pana, tylko panowie, to jest ogólne zjawisko. Zmienić temat. Podczas tego spotkania w Rynku poseł Czerwiński nazywał to konwojem wstydu. Lider Komitetu Obrony Demokracji, pan Ucherski, mówił o problemie smogu. Według niego miasto robi za mało w walce o czyste powietrze i proponują taką uchwałę antysmogową na wzór Krakowa, czyli zakaz palenia węglem i innymi paliwami stałymi. Czy według pana radnego Kądziołki, miasto robi za mało i czy takie rozwiązanie powinno zostać wprowadzone? Ja ze zdziwieniem przyjąłem deklarację szefa KOD-u w Nowym Sączu, dlatego że no, rzeczywiście ten pan nie zauważył, ile miasto robi w walce ze smogiem. Ale w ogóle odpowiedzmy sobie na to, skąd się ten smog bierze, tak? Bo to jest problem, który nie widzimy od dzisiaj. Tylko on funkcjonuje w Polsce od dawna, tylko odkąd mamy urządzenia, które potrafią to mierzyć i też, jak gdyby można powiedzieć, wzrosła nasza świadomość ekologiczna, zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak groźny jest smog i to zjawisko. Niestety Nowy Sącz jest w kotlinie. Jeżeli my jesteśmy właśnie w tej kotlinie i kiedy nie ma wiatru, no to niestety ten naturalny przewiew nie powoduje tego, że te pły stąd uciekają, tylko ale mamy te pły zawieszone. Ale podjąłby pan taką uchwałę? Podpisałby się pan taką ja powiem, uchwałę? Chciałbym zobaczyć, co pisze dokładnie w propozycji tego pana. Zakaz dlatego, palenia węglem dlatego i innymi paliwami stałymi. Powiem panu tak. Nie można też od razu zakazywać. Proszę zobaczyć, co zrobiło miasto i miasto w ostatnim czasie, bodajże od 2007, o ile się nie mylę, roku, w każdym bądź razie 244 miliony nasze miasto Nowy Sącz
razem z ościennymi tutaj partnerami przeznaczyło na działania, które mają na celu zwalczenie smogu. Proszę zobaczyć, że chociażby nasze przedsiębiorstwo MPS niedawno przyłączyło do siebie gigantyczne przedsiębiorstwo, jakim jest Newag. Zakupiliśmy w tej chwili autobusy niskoemisyjne. Są prowadzone różnego rodzaju akcje w szkołach, które mają na celu namówienie dzieci, żeby przekonywali starszych, aby palili zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Czyli tutaj nie ma racji. I jeszcze jedna rzecz. Komitetu Obrony Demokracji. Uważam, że on powinien się głęboko nad tym zastanowić, bo na przykład on zupełnie nie powiedział o programie Kawka z tego, co słyszałem, który w Nowym Sączu przyjął się rewelacyjnie i sami wiecie dobrze, panowie, jakie były kolejki w Urzędzie Miasta, aby ludzie, nasi mieszkańcy mogli w tym projekcie wziąć udział. Mimo wszystko trzeba przyznać obiektywnie, że w zimie nadal było mnóstwo dni takich, gdzie te normy były przekroczone i to wielokrotnie. No było i to, tego problemu od razu nie rozwiążemy, ale tak jak mówię, to nie jest problem, który narodził się dzisiaj i dziwię się, dlaczego akurat ten pan nie powiedział o tym 3 lata temu, 4 lata temu, czy 3 lata temu, a dlaczego teraz? Ja w tym troszeczkę nie ukrywam, upatruję takich działań przedwyborczych, ale postarajmy się też pokazać to, co jest dobrego i to, co ja przed chwileczką właśnie powiedziałem, ile pieniędzy miasto przeznaczyło właśnie na walkę ze smogiem. I jeszcze, przepraszam, jeszcze jedną rzecz, bo o tym nie powiedziałem. W przyszłym roku najprawdopodobniej, jeżeli się uda, bo już została zawarta tutaj taka, można powiedzieć, koalicja z naszymi partnerami gminnymi, aby zakupić dla mieszkańców błękitny węgiel, który będzie dostępny właśnie przy atrakcyjnych, myślę, cenach. Krótko. Krótko, ale dwa punkty pan poruszył. Po pierwsze, mówił pan o konwoju wstydu. No myślę, że to, że ten konwój wstydu może się nazywać konwojem wstydu, od słowa wstyd, no to mi się potwierdził sam prezes, który zareagował na to odpowiednio, można powiedzieć, tak? Także to jest pierwszy punkt. Jak okazuje się, organizatorzy mieli rację, nawet pobłogosławieni później decyzjami, skutkami przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. To jest jedna rzecz, za co pełna pochwała. Natomiast druga rzecz, co do smogu. Oczywiście ja traktuję tą akcję jako inicjatywę i myślę, że nie ma co tutaj obarczać kogoś, że to są przed wyborami czy po wyborach, bo jak my byśmy zliczyli obiecanki, cacanki, panie przewodniczący, to nie pańskie, żeby była jasność, żeby pan nie brał do siebie znów, tak jak ostatnio, moją wypowiedź, i obiecanki, cacanki, choćby obecnego prezydenta, przed każdymi jego wyborami, on trochę tych wyborów już przeszedł, a ja mam bardzo dobrą pamięć, jeśli chodzi o kampanię wyborczą, więc prawda jest taka, myślę, że nikt naszego prezydenta nie przebije, mówię o naszym prezydencie, panu Ryszardzie Nowaku, także tak, a potem właśnie jest to pół etatu, który nie realizuje tego. A teraz kolejna sprawa, co do Kawki. Kawka już się skończyła, ona wcale nie wzbudziła takiego zainteresowania, a już mówię dlaczego. Bo to było parę lat temu. Dlaczego? Przecież jeszcze parę lat temu, panie redaktorze, panie przewodniczący, pan prezydent w ogóle drwił sobie z tego, że u nas jest słabe powietrze, że to, że w ogóle w złym miejscu monitoring się ustawia. No ale jest monitoring, ale moment, już teraz ale panie redaktorze, już kończę, bo kolega się odniósł do kilku lat do tyłu. Więc krytykując oponentów, więc uważam, że oni mają dużo racji. Tylko mówię, pomału nie wylewajmy dziecka z kąpielą. I teraz tak, w tej chwili nie wiem, czy pan wie, ja 2 miesiące temu składałem interpelację z zapytaniem, bo okazuje się, że owszem, w tej chwili świadomość mieszkańców wzrosła i to właśnie dzięki takim działaniom opozycji, i zaraz powiem na przykładzie, dlatego w tej chwili mamy, według zapotrzebowania mamy tylko 50% środków, panie przewodniczący, na zapotrzebowanie na wymianę kotów, czyli są chętni, skorzystajmy z tego, bo to dotarło już do mieszkańców, czyli ta akcja pomogła opozycji i teraz trzeba zdobywać środki, to jest najważniejsze. Urząd A teraz jeszcze jest jedna program. Rzecz, no Urząd Marszałkowski, ale przede wszystkim my musimy przygotować jako samorząd, prawda, bo przecież Urząd Marszałkowski za nas tego nie zrobi, jako za miasto Nowy Sącz. Czy uważa jako... pan, że są, nie są podejmowane działania? Znaczy za słabo podejmowane są działania, tak jak mówiłem, prezydent obudził się, mówię dosłownie, a pan by podniósł rękę za tym, żeby nie palić węglem Już kończę. Pan prezydent obudził się zbyt późno i jest już zainteresowanie na wymianę kotów. Ludzie zaufali temu systemowi, tylko teraz potrzeba pieniędzy. Mówię, sprawdzam. A teraz te kilka lat, gdzie byli? Pan powiedział, gdzie byli? No był nasz kolega Tadeusz Gajdosz, radny, który rok do roku zwracał uwagę. Myśmy go zawsze popierali. Od dronów, gdzie tam ktoś sobie próbował drwić nawet z tego, prawda? Poprzez kontrolę, poprzez pomoc. Kontroluje Straż Miejska przecież. Moment, ale jak on o tym mówił, to było to, co niektórzy się śmiali z tego. I to ja nie chcę powiedzieć, że ktoś siedział koło pana za prezydium, ale to już zapomnijmy o tym. I teraz tak, co do propozycji, że totalny zakaz, oczywiście ja jestem przeciwko totalnemu zakazowi, my możemy dać marchewkę, to znaczy propozycję. Dajemy środki, pomagamy wymienić kotły,
i wtedy zakaz dopiero, a nie na tej zasadzie, że karać, no bo to ale myślę, że też nie patrzmy na to, ta inicjatywa polega na tym, żeby sprowokować dyskusję i dzięki temu z przewodniczącym, z panem redaktorem rozmawiamy tutaj, powiedzmy, przy mieszkańcach. Natomiast ważne jest to, żeby znaleźć środki i wtedy nie trzeba będzie nikogo karać, bo każdy rozsądnie myślący wymieni sobie palenisko węglowe na kocioł panie gazowy. Radny, ale ja tylko powietrze. Jedną rzecz chciałem powiedzieć, że panie radny, tak pan prezydenta Nowaka krytykuje, jak pan zagłosował przy głosowaniu za absolutorium dla pana prezydenta ostatnio? Z absolutorium? Tak. Jak, o czym pan? Byłem przeciwko z absolutorium. Pan głosował przeciwko? Tak, oczywiście. To pan, bo przeciwko udzieleniu absolutorium pan głosował? No tak, bo pan może nie wierzy, ale ja wiem, bo pan sobie myli, panie przewodniczący, to jest właśnie ten wiek, na który pan się powoływał, bo pan sobie myli budżet na 2018. Pan sobie pomylił projekt budżetu na 2018 z absolutorium, to chwileczkę, czyli absolutorium pan zagłosował przeciwko, a za budżetem pan... No dobrze, niech pan skończy. Panie bo ja chciałem kolejne pytanie zaraz zadać. Panie przewodniczący, absolutorium rok temu to było za 2000... No moment. Za 2017. 16. Bo to rok temu to było w 2017, czyli absolutorium kwitowaliśmy pana prezydenta za 2016. Natomiast budżet obecny, to głosowaliśmy w 2017, przypominam, ze względu na to, że pan ma dobre liczenie, na rok 2018. Poparliśmy, no to tak czyli bez, właśnie, nie czyli... było entuzjazmu. Przede wszystkim, ale... proszę no pana. Więc o to tutaj chodzi, siedzimy... chciałem zapytać, jak pan, no ale następne to co, pytanie miało dotyczyć budżetu i pan powiedział, że pan poparł budżet pana prezydenta. Ale zaraz. Raz bez... pan krytykuje, raz pan jest... Ale my mówimy o przeszłości, a pan myli przyszłość z przeszłością, przepraszam. Nie, no, to jest, wie panie pan co, radny, wcale wie pan co, nie. Panie przewodniczący, pan pokazał, ja, że pan nie, ma, ja pana że pan z abstrakcją ma problemy. Trzeba sobie wyobrazić różnicę między przeszłością a przyszłością. Panowie, zmieńmy temat, bo tutaj... Przeszłość to jest historia. Dobrze, ale... Prezydent... Ale to głosowanie już było i pan dalej prezydenta krytykuje, więc pan jak chorągiewka zawieje, raz pan jest. Ale nie, zmieniamy temat, panowie, ja tu prowadzę dyskusję, bardzo przepraszam, ale musimy zmienić. Mogę coś, ale muszę, musimy bo tu padło temat. Zarzut. Chciałem zapytać radnego Kociołkę o to, że jest pan fanem Sandecji, tak? Na każdym meczu prawie pan jest. Jestem. Chciałem zapytać, czy jest pan gotowy oddać to krzesełko, które pan zabierał w zeszłym nie roku? Nie będzie takiej potrzeby, żeby krzesełko oddawać, to jest pierwsza sprawa. Oczywiście mam to krzesełko i ono ma ważne miejsce w moim domu. Natomiast powiem tak, ja wiem o tym, że już teraz 11 kwietnia będzie otwarcie ofert i wierzę w to, że teraz tego harmonogramu uda się dotrzymać i doczekamy się wreszcie stadionu w Nowym Sączu z prawdziwego zdarzenia na 8200 miejsc, tak jak liczymy, że będzie to zgodnie z tutaj wymogami PZPN-u i wymogami UEFA. Też już właśnie to są takie krytyki, że ludzie już mówią, że trzeba będzie wracać krzesełka, które się zabrało. Nawet jeżeli byłaby taka sytuacja, to nie ma takiej możliwości, dlatego że te krzesełka zupełnie nie spełniałyby dzisiejszych norm, żeby na tym stadionie być. Więc dlatego cieszę się, że oczekiwania kibiców zostaną spełnione, bo będzie to stadion zaprojektowany na 8200 miejsc, czyli taki jak Nowy Sącz potrzebuje. I do tego będzie to w tym miejscu, w którym ten stadion jest obecnie. I myślę, że wszyscy będziemy zadowoleni właśnie z tego, że ten stadion będzie wizytówką. Chciałem zapytać miasta. Tylko, wiemy, była pierwotna wersja, okazało się, że 60 milionów złotych ten nowy stadion by kosztował. Prezydent powiedział, że to jest 10 milionów za dużo, postanowił unieważnić przetarg, a później pan Marek Oleniacz z infrastruktury miejskiej powiedział, że według naszych wyliczeń jedno krzesełko kosztuje 10 tysięcy złotych. Pan mówi, że 8200 będzie liczył stadion, tak? Czyli tak. Według takiego liczenia 82 miliony złotych powinien kosztować stadion. Panie redaktorze, jak pan dobrze wie, w tym ogłoszeniu, które zostało opublikowane, jest wyraźnie napisane, że ten stadion będzie budowany etapowo. I ma być zaprojektowany na 8200 miejsc i taki ma być projekt tego stadionu. Natomiast pierwszy etap wykonania tego stadionu będzie 4200 miejsc po to, żeby spełnić to minimum wymogów w ekstraklasie. A następnie ten stadion będzie rozbudowany. Pierwotny projekt zakładał 8200 miejsc i miałby kosztować 60 milionów złotych. Prezydent podjął decyzję, że to jest za drogo. Czy według pana to jest słuszna droga? Bo teraz wiemy, że będzie to etapowane. Kibicom się to nie podoba. Kibice już nie chcą rozmawiać z władzami miasta. Na Facebooku wydali takie oświadczenie, że ich cierpliwość się skończyła, że już z władzami miasta nie chcą rozmawiać. Ja powiem w ten sposób. Ja wierzę w intencje pana prezydenta. Wierzę w to, że ten stadion, zresztą pan prezydent zapewniał kibiców, nie tylko kibiców,
kibicowali, nas radnych, że ten stadion będzie wizytówką miasta Nowego Sącza i ja wierzę, że tak będzie. Poczekajmy teraz, bo za chwileczkę nasza rozmowa może być bezprzedmiotowa. Zobaczymy, jakie będą oferty i może ten stadion naprawdę wyjdzie dużo taniej niż nam wszystkim się wydaje. Bo nieraz są różnego rodzaju przy przetargach szacunki i okazuje się, że mamy dużo oszczędności poprzetargowe i można jeszcze dodatkowo coś zrobić. I tego sobie życzę i ja czekam spokojnie do 11. Czyli według pana to jest słuszna decyzja? Tak, jak najbardziej. Radny Fecko. Pozwoli mi pan odnieść się do nie, zarzutu? Robimy nie, tylko, dobrze. Mówimy o takich okay. No najłatwiej powiem tak, jest ubrać koszulkę Sandecji, zrobić sobie w niej zdjęcie, no i puścić w media, prawda? To tak żartując troszkę, ale żart jest żart przez łzy. Otóż no, od początku, wiele lat temu już mówiłem też u pana w redakcji tutaj, na waszej antenie, że pan prezydent jest poniekąd zakładnikiem tych relacji z kibicami Sandecji i ja tutaj nie mam pretensji do kibiców, bo oni, wiadomo, kibicują Sandecji, dbają o honor swojego klubu, są honorowi, a propos gratuluję remisu, bo uważam, że to wbrew pozorom bardzo skrytykowano Sandecję, nie wiem za co, ale akurat w tym przypadku z Wisłą Kraków ten remis naprawdę bardzo ważny i też rozmawiałem z kibicami Wisły, bo mam kolegów i naprawdę pełen szacunek do Sandecji. Czy prezydent słusznie postąpił unieważniając ten przetarg? Przede wszystkim prezydent od początku, moim zdaniem, ja dlatego powiedziałem o tej koszulce, ubieraniu koszulki pod media. Mi się wydaje, że pan prezydent w jakiś tam sposób gra medialnie Sandecją. Proszę zauważyć, gra teraz przed wyborami. No, kiedy miał, właściwie mecz miał już być teraz, tak? Na nowym stadionie. Teraz, to czas teraźniejszy. Nie będzie tego meczu, nie wiemy jaki będzie efekt przetargu, nie wiemy kiedy zostaną prace nazwijmy to remontowe wdrażane, także tak naprawdę nic nie wiemy. I panie redaktorze, wiemy jedno, że to nie będzie w tej ale kadencji. Ale odpowiedział pana pytanie. Już kończę. Wiemy jedno, że to nie będzie w tej kadencji, czyli ja to traktuję w tej chwili jako grę przedwyborczą. To jest ale moja nie opinia odpowiedział pana pytanie, czy słusznie postąpił likwidując, unieważniając ten przetarg, czy nie? Wie pan co, trzeba by było zestawić specyfikację zamówienia pod przetarg z tym, co tak naprawdę było wynikiem tego przetargu. Moim zdaniem na początku pan prezydent zbytnio poszedł do przodu, jeśli chodzi o rozmach. To jest grzech pierworodny. Natomiast drugi grzech, tylko tu są kwestie ambicjonalne. Ja bym się naprawdę szczerze zastanawiał, żeby nowy stadion wybudować w nowym miejscu, przy wylocie Nowego Sącza i niekoniecznie to musi być teren gminy Chełmiec, żeby nikogo ambicji nie naruszać. Natomiast obecny stadion spokojnie mógłby dalej funkcjonować, bo takich przestrzeni w mieście potrzebujemy, takich powiedzmy obiektów, gdzie młodzież może trenować. I panowie, to jest moje zdanie. Także, być... także nie ma złotego rozwiązania w sytuacji, kiedy pan prezydent tak długo zbagatelizował potrzeby Sandecji. Mało tego, ktoś się bardzo ładnie wypowiedział na Facebooku, nie mam powiedzmy prawa cytować nazwiska, ale powiem jedną rzecz. Po prostu piłkarze i były trener Sandecji wyprzedzili oczekiwania i możliwości działaczy Sandecji, samorządu, czyli paczma na prezydenta. Tak naprawdę oni wyprzedzili, bo mi się wydaje, że tak naprawdę pan prezydent nie wierzył, że wejdziemy do ekstraklasy. Jakieś tam były obietnice, no i nagle się okazało, ojej, weszli, panowie, co ja teraz zrobię? Ale także... proszę sobie przypomnieć, w której lidze była Sandecja, kiedy pan prezydent został wybrany na prezydenta na pierwszą kadencję i proszę zobaczyć, w jakim miejscu Sandecja jest teraz, panie. Ale wiemy, w jakiej jest sytuacji. Jest bardzo złej sytuacji, panie przewodniczący. Po rundzie zasadniczej nie chodzi o to, żeby iść... A czy kiedykolwiek Sandecja Nowy Sącz grała na najwyższym szczeblu rozgrywkowym? Nigdy. Grała tylko najwyżej na drugi lidze i pierwszy. Ale jeśli się to skończy katastrofą, nigdy, ja panu tłumaczę, panie, że piłkarze wyprzedzili działaczy, wyprzedzili pana prezydenta. Nikt się tego nie spodziewał tak naprawdę, bo przecież pamięta pan na sesji życzenia Ligi Mistrzów, pamięta pan? Pamiętam. Wtedy nikt by nie śmiał nawet się skrzywić, że to był żart. No a teraz jak na to popatrzymy, powiem tak, akurat mam dużo przyjaciół poza Nowym Sączem, którzy się interesują sportem i dla nich bardzo ważna jest przyszłość Sandecji, pomimo że są w innych klubach kibicują, bo oni żyją sportem. Natomiast powiem tak, że oni współczują Sandecji tak naprawdę. Mówię o piłkarzach, mówię o byłym trenerze. Takie są opinie działaczy, panie przewodniczący. My jesteśmy tu w tak zwanym swoim grajdolku, jak to mówi tu u was redaktor, który często bywa w tym Nowym Sączu. Ale tak naprawdę z zewnątrz też się nas postrzega poprzez Sandecję, która miała nas próbować, a w tej chwili Sandecja jest wypromowana, ma pan rację, ekstraklasa. Ale co pan zrobił, żeby ona była w ekstraklasie? Myśmy w tej chwili zaprzepaścili tą szansę, żeby Sandecja nas wyciągła do góry wizualnie, tak, marketingowo, ale a my jako samorząd
kompromitujemy się. Chciałem panów zapytać, jeszcze kończąc, chciałem zapytać, 6 milionów złotych około miasto przeznaczyło według naszej informacji na funkcjonowanie Sandecji w tym roku. Czy według pana, panów, nasz samorząd, 80-tysięczne miasto, stać na utrzymanie klubu? Czy to nie powinno być tak, że jednak powinni być prywatni sponsorzy, duzi, którzy mieliby potencjał, mieliby finanse na to, żeby ten klub po prostu mógł się zasilić z zawodnikami na odpowiednim poziomie i po prostu utrzymywać się gdzieś tam, przynajmniej w środkowej strefie tabeli, a nie na samym dole? Ja powiem w ten sposób. Pan Grzegorz tu mówił odnośnie też ubierania koszulek, ale ja tą koszulkę Sandecji ubierałem, kiedy Sandecja właśnie była w trzeciej lidze. Ale nie, w trzeciej lidze i kiedy nie było pieniędzy nawet na to, żeby trampkarze czy juniorzy mieli korki i mieli w czym grać, bo takie były czasy. Natomiast rzeczywiście teraz Sandecja to jest, patrząc na akademię, również dzięki rodzicom, bo to też trzeba podkreślić, jest naprawdę bardzo dobrze funkcjonującym klubem. Tylko te 6 milionów naprawdę w skali całego kraju, może w skali miasta to jest dużo i bardzo dobrze, że miasto tyle dopłaca do Sandecji. Natomiast popatrzcie panowie, w skali całego kraju, jak mamy inne kluby, chociażby Legia Warszawa czy Lech Poznań. No to są kluby na innym poziomie organizacyjnym. Ale to od kogo my się mamy tutaj w tej chwili uczyć? Ja uważam, że my również powinniśmy w tej chwili właśnie Sandecję promować i pokazywać, że całym sercem jesteśmy za Sandecją po to, że być może za rok, za dwa albo za trzy znajdzie się jakiś inwestor strategiczny, który będzie chciał w naszą Sandecję zainwestować. I będzie tak jak na przykład teraz w Legii Warszawa, kiedy w Legii Warszawa jest zatrudnionych bodajże grubo ponad 100 pracowników, którzy zajmują się klubem, a nie tak jak jest u nas, gdzie kilkanaście pracowników jest zatrudnionych, żeby tym klubem się zajmować. Czyli według pana miasto więc powinno płacić? Ja uważam, że miasto w tej chwili spełnia swoją rolę na ile może. Mamy takie możliwości. Wiecie dobrze, panowie, że budżet nie jest z gumy. Ile można, tyle na tą Sandecję teraz zostało przeznaczone. Ja tylko ubolewam i mówię o tym bardzo szczerze, że to, że Sandecja pojawiła się w Ekstraklasie, nie przełożyło się na znalezienie jakiegoś inwestora strategicznego, który już teraz mógłby w tą Sandecję pieniądze zainwestować. Ale wierzę, że tak będzie, tylko my tutaj musimy pokazać w tej chwili swoją solidarność i nie być przy Sandecji tylko wtedy, kiedy było dobrze, kiedy fajnie było ubrać sobie koszulkę i rzeczywiście stanąć do zdjęcia, tylko właśnie teraz, kiedy Sandecja przegrywa, bo prawdziwym kibicem jest się zawsze, czy drużyna wygrywa, czy nie. No to ja pana pocieszę, że jeśli chodzi o Sandecję, to najwięcej na meczach Sandecji, ale to też ze względu na, miałem wtedy czas, żeby była jasność, obecne moje obowiązki i prywatne, i służbowe, i samorządowe wykluczają taką możliwość, ale najczęściej na meczach byłem, jak grała w czwartej lidze, między innymi też ze Świniarskiem. Panie radny, pytanie jest takie, już odpowiadam teraz. Tak, czy tak. Miasto powinno płacić na utrzymanie klubu? Docelowo klub, zresztą myśmy to od początku mówili, ja też sam od siebie mówiłem, że samorząd nie jest od zawodowego sportu, to żeby była jasność. Oczywiście samorząd może pomagać, ale nie jest od zawodowego sportu i tu najlepiej, proszę zauważyć, te kluby, które są prywatne, one najlepiej funkcjonują nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. To jest po pierwsze. Pan tu ładnie powiedział, Sandecję należy promować. Zgadzam się, promować, ale nie podpinać się pod nią. I niech pan nie komentuje tego, bo to nie do pana jest, żeby była jasność, bo pan zawsze to komentuje pod siebie. Więc promować, a nie podpinać się i przede wszystkim my możemy pomóc, jeśli chodzi o teren, logistykę, być może rzeczywiście przy arenie, nazwijmy to, żebyśmy wybudowali konkretną arenę, ale nie tylko dla Sandecji, ale do innych potrzeb, bo ja to widzę w ten sposób, że stadion, arenę buduje się nie tylko pod piłkę, ale pod inne imprezy, nie tylko sportowe, ale i kulturalne. Natomiast jeszcze raz mówię, nie ma na dłuższą metę takiej sytuacji, że samorząd w cudzysłowie pociągnie finansowo potrzeby zawodowego sportu, no a szczególnie jaki zawodowy sport, jakim jest piłka nożna. Panie przewodniczący, pan chyba słyszy te słowa ludzi tam ze Sandecji, że są zaległe pensje, że ktoś musi im za to zapłacić. Przecież oni mają na utrzymaniu swoje rodziny. O ile wiemy, pensje nie są, dzieci, tak? Sandecja nie zalega z pensjami, odkąd została spółką. I od tego czasu nie jest podobno, nie wiem czy to jest prawda, że są zaległości jeszcze wcześniejsze. Efekt jest taki, że ktoś tam mówi, że zalegają znów piłkarze za hotele, prawda, więc proszę zauważyć, bo to w mediach jest, nie? Ale ja dokładnie o tym powiedziałem teraz, że zresztą pan prezes Haslik powiedział wyraźnie, że odkąd został prezesem, wszystko jest prowadzone elegancko. Więc proszę zauważyć, piłkarze w tej chwili, moim zdaniem, piłkarze w tej chwili zamiast się martwić, jak iść na trening, jak być najlepiej przygotowany psychofizycznie, to oni się podejrzewam w tej chwili martwią, a jaka będzie moja przyszłość, a co ja w ogóle będę kluczowe robił. Kluczowe będą najbliższe tygodnie. To jest najgorsze. I dlatego samorząd, moim zdaniem, samorząd, patrz, polityka, nie jest od zawodowego sportu. Samorząd jest od tego, żeby klub na przykład u pana
sportowy, żeby dobrze funkcjonował i młodych ludzi, żeby krzewiono tam kulturę. Taki jak u mnie, czyli Przetakówka, i na przykład ja panu powiem najbardziej dumnie, i to nie chodzi o to, że w sadeckiej koszulki bym nie ubrał, bo pewnie bym ubrał oczywiście, choć wiem, że nie zasługuję z moją postawą sportową, bo jestem na niskim poziomie, ale mam koszulkę KS Przetakówki i gratuluję. A ja noszę KS Bizuniszanki. I to mnie cieszy. Gratulujemy panu, musimy kończyć. Michał Kądziołka, radny Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Grzegorz Szwecko, radny Platformy Obywatelskiej. Dziękuję panom, dziękuję państwu. Państwu dziękuję za uwagę. Do widzenia.